Zaczynamy przygotowania do urodzin! Jutro this girl ma swoje 23 urodziny. I w tym roku jest trochę inny zamiast tych urodzin. Ja już trochę dojrzałam. Nie, tak serio, po prostu wymyśliłam sobie trochę te urodziny inaczej. Chcę je spędzić w trochę inny sposób, więc jedziemy teraz na zakupy. Dlaczego? Bo to są urodziny, a w urodziny są prezenty i najlepszy prezent, jaki może ci ktoś sprawić, to ty sama sobie możesz najlepszy prezent sprawić. No może on nie będzie najlepszy, ale jedziemy sobie coś kupić i ja już wiem, co ja chcę, więc jedziemy i mam urodziny. Ostatnio w babeczce kupiłam sukienkę po to, żeby zrobić jakieś fajne urodzinowe foto. Okazała się za duża. Chciałam ją wymienić, ale już jej nie ma. I to jest zamiennik. Tutaj wygląda tandetnie. Wygląda źle, ja wiem, ale wizja takiego zdjęcia. Wypijmy trochę dupę, nie? Wiecie, jak jest? Pokażemy nam ją trochę. A czemu nie? Kto mi zabroni w mojej urodziny? Mogę wyglądać jak total flat i tyle. A wiecie, o co chodzi? Ale z tymi butami. Chyba jest git. Chyba jest git. Ale to mi się nie podoba strasznie ta góra. Wygląda mi jak... Dosłownie moim guilty pleasure jest chodzenie po Carrefourze. Kocham ten sklep. Jest tu tyle cudownych rzeczy, a jakby ja nigdy nie przyjeżdżam na zakupy do Carrefoura, bo nawet nie jest mi tutaj po drodze. A teraz, że byłam w galerii, to mówię, dobra, akurat wejdę, bo nie chce mi się potem zjeżdżać znowu do Lidla. Jest mascarpone? Jest. To są takie duże. Dwie tych kosztuje mascarpone. Ja pierdolę. Strasznie dużo. Śmietanka 30? O Boże, ja nie wiem, którą. Muszę zadzwonić do mamy. Kocham ten mem, że to się nie sprawdza w internecie, to dzwoni się do mamy. Co tutaj mam wiedzieć, jaką mam wziąć? 30 chyba się bierze do śmietany, co nie? Kremówka 30. Dobra. Wzięłam już coś takiego, różowe kryształki. Ale zobaczcie, jaki to jest wybór. Perełki. Ej, a może księżniczkę wezmę? Patrzcie, księżniczka. Kurde, ja nie wiem, ile fajnie. Dwie sprawy. Pierwsza z nich jest taka, że nie kupiłam sobie prezentu. I'm very sad. No ale to wiecie co, dupa, więc jak za tydzień sobie kupię ten prezent, to nie szkodzi. Mianowicie chciałam sobie, wiecie co, kupić ten perfum z Zary, co ostatnio wam pokazywałam, bo kurde, tak mi się podobał i cały czas o nim myślałam. I mówię, to będzie idealny moment, taki wiecie, pik na to, żeby go kupić, dlatego że po pierwsze urodziny, po drugie wyjeżdżamy na święta. I ja ogólnie mam taki, lubię bardzo taki vibe tego, że jak dzieje się coś fajnego, to się ma nowy zapach. I mam na przykład jeden perfum właśnie też z Zary, który strasznie mi się kojarzy z jednymi wakacjami. Inny mam jakiś też perfum, który też mi się kojarzy z jakimiś wakacjami, które było kilka lat temu. Wiecie, takie wspomnienia z zapachem i jakby kocham to, bo za każdym razem jak się pikam, to sobie przypominam o tym. I chciałam mieć taki zapach na teraz, na te urodziny, żebym się tym pierwszy raz popsikała i pamiętała ten zapach jako to, że te urodziny są trochę inne, że zakończenie tego roku jest trochę inne, że się takiego nie spodziewałam, że od kiedy zima i jesień u mnie są spoko, nie wiem, więc też chciałam to uwiecznić, no i te wakacje, no ale... walić, kupię sobie go po prostu w następnym tygodniu. A druga rzecz jest taka, czy ja przepraszam bardzo, przypadkiem nie powiedziałam, że wchodzę do Carrefoura, żeby nie musicie jechać do Lidla, no tak powiedziałam, a składa się tak, że chyba sobie myślałam, że ja ten tort zrobię tylko, nie wiem, ze śmietany, nie? Więc muszę wjechać do Lidla po jakieś owoce, ale kupiłam sobie sok, ja kiedyś, nie wiem kiedy to było, w gimnazjum czy coś takiego, tyle piłam soku grejpfrutowego, uwielbiałam, ale musiałam wziąć sobie coś takiego prozdrowotnego, powiedzmy, bo próbuję się ratować. Adios. O kurwa. Ale mocny. O, mocny. Tej, to by była dobra popita. Bo to po prostu tak odkaża. Wow. No. Podsumowanie tego roku, czyli te urodziny, są inne niż wszystkie pozostałe.
W tym roku podjęłam taką decyzję, tak chciałam. Chciałam być po prostu, wiecie, sama w domu na spokojnie. Nie chciałam żadnej imprezy niespodzianki, nie chciałam żadnej imprezy. Nie chciałam robić jakiegoś wielkiego halo. Mój tata dzisiaj też się śmiał, mówi, że ja myślałam, że ty na mieście lecisz w melarz. Dzisiaj wiem, że mogę powiedzieć, że w tym roku bardzo dużo się dowiedziałam o sobie i w każdym roku tak mówiłam, że o, dowiedziałam się czegoś nowego o sobie, ale w tym roku w szczególności bardzo, dzięki temu, że poszłam na terapię. Ja w tym roku postawiłam na to, że nie chcę nic i ja sobie sama organizuję urodziny. Ja spędzam sobie dzień tak, jak chcę. It's fucking time. Let's do it. Wstałam, jest 8 rano. Zapomniałam w ogóle o tym, że mam urodziny. Ale muszę zrobić tort. Zawsze jak ktoś ma urodziny, to wstaje jak najwcześniej, żeby wszystko przygotować, więc dla siebie też to robię, też na to zasługuję. Gotowy. Czy jest to najbrzydszy tort, jaki widzieliście? Probably. Jest słodki. Jedziemy na jogę. Ale słuchajcie, bo to nie będzie zwykła joga. To nie będzie zwykła joga. To będzie joga z pieniami. Joga z pieniami. Ja i pienie. Nie mogę się doczekać. Pracuj. Macie możliwość pójścia w swoim mieście na jogę z psami, to jest to jakiś niesamowity booster, jest to strasznie terapeutyczne i urocze. Wiecie, co jeszcze są szczeniaczki, te pieski były takie kochane, takie urocze, że to był mój pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni. I to było dosłownie najlepsze, co mogłam sobie zrobić na te urodziny, iść sobie na jogę z pieskami. I szczerze mówiąc, niepotrzebna w ogóle tam była joga, niepotrzebne tam w ogóle było jakiekolwiek rozciąganie. Mogliśmy siedzieć i patrzeć po prostu na te psy, bo były takie urocze. No a teraz breakfast of the day. To jest cynamona. Cynamona, bo nie nazwę ją cynamonką. To jest big cynamona. Aha. Przepyszna. No mama, tutaj się popisała. Mamy sushi. To wiadomo, jak po prostu uszczęśliwić najbardziej. Największa grubaszka? Look at this. Wow. Parmesan roll. Mami. Przed chwilą się śmiałam, że gdybym organizowała w tym roku jakąś imprezę, to pewnie jest godzina 16 i pewnie teraz już bym dostawała na łeb, czy wszystko jest gotowe, wiecie. Wszystko jest posprzątane, czy jedzenie jest gotowe. Ja bym musiała się na szybko spieszyć i by wyszło tak, żebym w sumie w tę urodzinę nic dla siebie nie zrobiła. A przez to, że były te cynamonki, była ta joga z pieskami, było to sushi od mamy i teraz się wykąpałam i mogę się na spokojnie uszykować, to
jakby czuję, że ten dzień jest po prostu mój. Zrobiłam sobie karaoke pod prysznicem i wiecie, taki spokój, że nigdzie się nie spieszę. No ale sama sobie teraz zaprzeczę, bo niby spokój, a z drugiej strony czuję straszny niepokój w środku. I tak czuję, że mi się serce zapada i nie wiem czemu. Tak, mam wewnętrzny stres. No nie no, to jest na bank na moją urodzinę. Patrzcie to niebo. Ja pierdzielę, cały dzień była obrzydliwa pogoda. Patrzcie to. Ktoś wie do góry, że kocham niebo. Ktoś to wie. Byłam u dziadków na cmentarzu i... Ja zawsze sobie tak tłumaczę takie rzeczy, że to pewnie oni. To pewnie ich zasługa. Oni tam do góry poprosili wszystkich, żeby niebo dzisiaj było różowe dla mnie. Oczywiście szykowanie zajęło mi najwięcej czasu, a więc jestem już lalunia wylaszczona, ale trzeba teraz spróbować tort, który robił się rano. I oczywiście była cała sesja z tym tortem, no bo jak żeby inaczej, życie influ. A, tam jest ten tort. Więc się strasznie cieszę. Jakoś tak fajnie się czuję. Więc będę go próbowała, czy on jest w ogóle do jedzenia, okej? Okay? Bo tak jak mówię, to jest mój pierwszy tort w życiu. Let's do it. Pretty, pretty, nie powiem, że nie. Dobra. O kurde, sama śmietana mi się nabrała. Siema, powiem wam tak, cieszcie się, że wy mnie nie widzieliście wczoraj, okej? Okay? Melanż mnie poniósł. I ten wieczór nie miał się tak zakończyć. Ja miałam iść na kulturalną kolację z Werą. Ta kulturalna kolacja okazała się wcale niekulturalna, wiecie? Wiecie co? Zaczęło się od butelki wina. A resztę dopowiedzcie se sami, bo ja się tutaj przed wami tłumaczyć nie będę, bo nie będę dawała złego przykładu. No ale możecie sobie wyobrazić, nie? Bo wróciłam o 4, a wczoraj leżałam cały dzień w łóżku. Cały dzień w łóżku i żyć mi się nie chciało. No ale były zajebiste te urodziny, no nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Była zabawa przednia, mega byłam szczęśliwa, było super, więc ogólnie nie ma czym się przejmować. To co było już nie wróci, melanż zamknięty, koniec melanżu. Następny melanż... Za rok. Więc wiecie, wyobraźcie sobie, że ja do was wczoraj gadam na kacu. Na giga kacu. Nope. That's not me. Bo nie byłabym w stanie się wysłowić, było tak źle. Ale i tak dziękuję wam, że spędziliście ze mną urodziny. Dziękuję wam, że nie widzieliście tego, czego nie powinniście widzieć. I widzimy się w kolejnym filmiku. Bye!